W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnice radosne. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. W scenie zwiastowania, w tym dialogu, który Maryja prowadzi z Archaniołem Gabrielem, zadaje takie pytanie: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? To jest bardzo ludzkie pytanie. My bardzo często pytamy właśnie jak. Jak coś się wydarzy, jak zostanę wyzwolony z nałogu, jak Pan Bóg wysłucha mojej modlitwy, jak zostanie rozwiązany jakiś problem mój. Więc bardzo chcemy wiedzieć jak i często, kiedy po ludzku nie widzimy sposobu, w jaki można by to było rozwiązać, często to podcina naszą wiarę i wchodzimy w jakąś rezygnację właśnie, bo to jak staje się tak ważne, a nie widzimy w tym momencie właśnie, w jaki sposób można by było jakiś problem rozwiązać. Tymczasem to, czego uczy nas scena zwiastowania i ten dialog Maryi z Gabrielem, Maryi z Panem Bogiem, to jest to, że Bóg jakby chce nam powiedzieć: zostaw to pytanie jak z boku. Ja sobie z tym poradzę. Najważniejsze pytanie, które Bóg chce zadać człowiekowi, najważniejsze pytanie, które Bóg zadaje Maryi, to jest: czy chcesz
pytam o Twoją wolę, czy chcesz, czy się zgodzisz, a całą resztę zostaw mnie. Całą resztę już ja się zajmę, już ja to poprowadzę. Więc najważniejsze pytanie, które Bóg zadaje Maryi w zwiastowaniu, to czy chcesz, czy się zgodzisz, czy mi zaufasz, czy dasz się zaprosić do tego, co dla Ciebie przygotowałem. I Maryja odpowiada, tak, tak, daję się zaprosić, wchodzę w to, a całą resztę zostawiam Panu Bogu. Bóg również do nas przychodzi z tym pytaniem, czy chcesz mi zaufać, czy chcesz mi oddać swoje życie, czy chcesz mi powierzyć jakąś sprawę, a w jaki sposób ja to poprowadzę i rozwiążę, zostaw już mnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Bardzo mnie porusza w tej tajemnicy, kiedy Maryja przychodzi do swojej krewnej Elżbiety, aby się z nią spotkać, aby ją odwiedzić i pewnie też, aby się podzielić tym, co się wydarzyło. To czytamy o tym, że Elżbieta wydała okrzyk. Kiedy zobaczyła Maryję wchodzącą, wydała ona okrzyk i zawołała: a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Próbuję to sobie wyobrazić, to właśnie, że Elżbieta wydała okrzyk. To był po prostu pewnie wrzask, to był taki pisk. Nieraz można usłyszeć w różnych sytuacjach kobietę, która właśnie krzyknie czy piszczy z radości. I to jest dla mnie pytanie właśnie o radość. Czy umiem się cieszyć? Czy umiem przeżywać radość? Czasami mam wrażenie, że my ludzie wierzący jakoś boimy się radości. Tą radość taką emocjonalną nieraz mamy głęboko uwięzioną w sobie. Ta radość jest jakaś taka przytłumiona, czasami okazywana tylko jakimś delikatnym uśmiechem, delikatnym grymasem na twarzy. A tutaj w tej scenie słyszymy, że Elżbieta wydała okrzyk. Ona się po prostu totalnie, całkowicie, całą sobą ucieszyła na wieść o tym, co wydarzyło się w życiu Maryi i co wydarzyło się również w jej życiu. Ona przeżywa wielką radość. Słowo Boże bardzo często nas zachęca do tego, byśmy przeżywali radość. Nie bójmy się radości. Czasami wydaje się, że jesteśmy właśnie bardziej skłonni do głębszego przeżywania smutku czy tajemnic poważnych, bolesnych, a z radosnymi może mamy kłopot. Czy umiesz przeżywać radość? Czy dajesz sobie prawo do prawdziwej, głębokiej, spontanicznej, pełnej radości i do jej wyrażenia na zewnątrz? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Narodzenie Pana Jezusa. W Wigilię Bożego Narodzenia czytamy ten fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Bardzo lubię ten fragment, który jest początkiem opowiadania o narodzinach Pana Jezusa. Lubię go z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że bardzo mnie fascynuje to, że tak naprawdę decyzja pogańskiego Cezara, który zdecydował, że trzeba przeprowadzić spis ludności, to ta decyzja spowodowała, że Maryja z Józefem znaleźli się w Betlejem, żeby tam dać się zapisać w mieście, w którym powinni to uczynić. Więc oni się tam znaleźli nie dlatego, że tak wykalkulowali, że tak mówiły proroctwa, że tam przyjdzie Mesjasz na świat, ale oni się tam znaleźli z powodu decyzji pogańskiego cesarza, który nie miał pojęcia o tym, że jakby niechcący
wypełnia proroctwa, wypowiedzi, zapowiedzi, wypełnia zapowiedzi prorockie. Bardzo mnie to pociesza i bardzo daje mi to dużo nadziei, że właśnie Pan Bóg posługuje się tymi naszymi różnymi, czasami nieporadnymi decyzjami, czasami nawet błędnymi, ale Bóg się tym posługuje. Bóg umie to wszystko w swojej mądrości poprowadzić tak, aby wyprowadzić z tego dobro. Druga rzecz, która mnie tutaj porusza, to to, że właśnie w opowiadaniu o narodzeniu Pana Jezusa najpierw pojawia się Cezar August. Nie mamy mowy o Jezusie, o Maryi, o Józefie, o kimś świętym. Mamy najpierw mowę o pogańskim cesarzu. I tak nieraz jest, że kiedy zabieramy się do jakiegoś dzieła, do jakiejś roboty, chcemy coś zrobić, nieraz na samym początku wyskakuje nam jakaś wielka przeszkoda. Coś, co już na samym początku próbuje nam jakoś może podciąć skrzydła, czy nas zniechęcić. I znowu ta Ewangelia daje mi dużo nadziei, że niezależnie co się pojawi najpierw, niezależnie jaki problem wyskoczy, to jeśli to jest sprawa Boża, jeśli powierzamy to Panu Bogu, to Pan Bóg sobie z tym poradzi. Pan Bóg będzie umiał to wszystko przeprowadzić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. W tej tajemnicy widzimy Maryję i Józefa, którzy przynoszą maleńkiego Jezusa do świątyni, aby wypełnić prawo. Wypełniają prawo. Na naszą religijność, na ich religijność, na naszą religijność składa się między innymi wypełnienie prawa. Czasami nawet przeciwstawia się w religijności właśnie prawo, przeciwstawia się duchowi, takiej religijności spontanicznej, która płynie z ducha. Tymczasem nie ma sprzeczności pomiędzy prawem a duchem. Jest sprzeczność pomiędzy duchem a bezdusznym wypełnianiem prawa. Może tak być, że religijność sprowadzimy tylko do prawa, do bezdusznego wypełniania przepisów. To jest rzeczywiście wynaturzenie, karykatura religijności. Ale w religijności jest miejsce i na jedno, i na drugie. Na prawo wypełnione z miłością, wypełnione nie dla prawa, ale ze względu na tego, który to prawo dał, ze względu na tego, który jest źródłem wszelkiego prawa, wszelkiego ładu. Więc na religijność składa się właśnie pełne ducha wypełnienie prawa oraz duch, charyzmat, otwarcie się na to, jak nas Duch Święty chce prowadzić. W tej scenie również, kiedy widzimy maleńkiego Jezusa, który wypełnia prawo, uświadamiamy sobie to, że On jedyny wypełnił prawo. Nikt z nas nie umie w 100% wypełnić prawa. Staramy się wypełniać, staramy się spełniać przykazania, żyć nimi, ale jedyny sprawiedliwy, ten, który wypełnił prawo, to jest Jezus Chrystus i dlatego w Nim jest nasze ocalenie, w Nim jest nasze zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Odnalezienie Jezusa w świątyni. Pan Jezus został odnaleziony i był szukany, ponieważ się zgubił.
ponieważ jego rodzice jakoś go zgubili, stracili go z oczu. Jak to dobrze, że jest ta tajemnica w różańcu. Jak to dobrze, że możemy patrzeć na świętą rodzinę, która nie jest idealna. To jest święta rodzina, ale nie jest idealną rodziną. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo wiele osób odrzuca wiarę, odrzuca chrześcijaństwo ze względu na to, że są przekonani, że bycie człowiekiem wierzącym, bycie człowiekiem religijnym oznacza bycie człowiekiem idealnym pod względem moralności, idealnym pod względem perfekcyjnego wypełniania wszystkich nakazów i przepisów. Tymczasem bycie świętym nie oznacza bycie idealnym. Mamy świętą rodzinę, która nie jest idealną rodziną. Być może i nam samym czasami zagląda taka myśl do głowy właśnie i nas pcha w tą stronę, żeby starać się być idealnym przed Panem Bogiem, idealnym w oczach Pana Boga, w swoich oczach albo w oczach innych. Ta tajemnica chce nas z tego skutecznie uleczyć. Bóg nie oczekuje od ideału. Bóg chce, żebyśmy Go szukali, Bóg chce, żebyśmy byli z Nim w więzi, mieli z Nim żywą relację, ale nie oczekuje od nas bycia idealnym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Sławimy Ciebie, Pani radosna, która przedwieczne słowo przyjęłaś i pełna łaski dałaś je ludziom, stając się sama bramą zbawienia. Sławimy Ciebie, Matko Bolesna, z sercem przebitym mieczem cierpienia. Widziałaś mękę Syna Twojego, który na krzyżu za nas umierał. Sławimy Ciebie, nasza Królowo,
Bóg Cię wywyższył ponad aniołów i odtąd jesteś grzesznych nadzieją, gwiazdą przewodnią pośród ciemności. Niech będzie chwała dziś i na wieki Ojcu, Synowi z duchem pociechy. Niech modłów róże wieńczą Maryję, pięknej miłości źródło przeczyste. Amen.